Yo, siemanko, piąteczek, piątek, piątunio. Życzę wam miłego weekendu, który nadchodzi. Dzisiejszy odcinek poniekąd próbnie, bo wrócił syn marnotrawny, mianowicie mój Rode, czy nie wiem jak się czyta. O, ta firma, mikrofon, który wleciał na gwarancję. One tak się pieprzą, bo są bardzo cieniutkie i prawdopodobnie gdzieś tam się przełamał. Co prawda po roku czasu, więc nie jest źle. Gwarancja została uznana, został wymieniony na nowy, więc sobie teraz takie testowego newsa robię, chociaż jestem wyczerpany dzisiaj, bo nie spałem całą noc. Składałem reckę, bo w końcu muszę podomykać kilka tematów, ale to nieistotne. Przychodzę do was z tech newsem, a gadam takie pierdy. Więc to pokazuje, że jestem zmęczony. Intel otrzyma potężny zastrzyk kasy od amerykańskiego wojska, de facto kraju, nie? Bo to tak troszeczkę stawiamy, często mówimy o wojsku jako o takim. Wojsko coś robi, wojsko coś buduje, wojsko ma jakieś technologie, no de facto wojsko poniekąd jest własnością obywateli, własnością kraju, chociaż no nie mamy na niego bezpośredniego wpływu, ba, często wojsko jest tak utajnione, tak, że tak powiem, zamknięte, że nawet przed bezpośrednimi władzami pewne rzeczy umykają, nieistotne. Natomiast na pewno ważne jest, żeby takie newralgiczne rzeczy, jak półprzewodniki, jak chipy, były produkowane przez zaufanych producentów. No i takim zaufanym producentem, jedynym zdolnym tak naprawdę budować wszystko od początku do końca, teoretycznie jest Intel. To prawda, on nie jest jedyny, bo takich firm w Stanach Zjednoczonych, mniejszych, produkujących układy scalone, półprzewodniki, chipy i tak dalej, jest więcej. Jest choćby Texas Instruments. I tyle znam, bo na Teksasie w jeden projekt samochodowy robiłem. Tak czy inaczej, taki film wiem, że jest więcej na pewno, natomiast Intel bezsprzecznie jest największy. Powiecie, ale czekaj, ale AMD, ale czekaj, ale Nvidia. No nie, one nie produkują, one nie są w stanie. Oni projektują chipy, projektują procesory, karty graficzne, ale nie produkują, nie mają żadnych swoich fabryk. W związku z tym, no to jednak Intel, który ma zarówno dział R&D, który jest w stanie opracować taki chip, jak i fabryki, w których jest w stanie wyprodukować, jest tutaj kluczowym partnerem dla rządu Stanów Zjednoczonych. Nie tylko Intel. Co ciekawe, owszem, jest tam Micron, co mnie w ogóle nie dziwi, ale jest też Samsung, co mnie troszeczkę dziwi, no bo Samsung, no to jednak jest koreańska firma. Co prawda faktycznie Koreańczycy no, trzymają sztamę ze Stanami Zjednoczonymi, no bo z kim mają trzymać? Z jednej strony mają sąsiadów za morzem, którymi jest Japonia, z którymi, no wiecie jak to jest z sąsiadami. Najczęściej ta historia nie jest zbyt różowa. Po drugiej lądowej stronie mają Koreę Północną, no to już jest w ogóle, to jeszcze gorzej niż my, mając za sąsiada Rosję. Mniej więcej, tak. No a dalej, no to co, Chiny? Niezbyt też przyjaźnie nastawione państwo, zwłaszcza, że podczas konfliktu w Korei wspierało kraj północny. Więc de facto, no poniekąd Korea Południowa bez Stanów Zjednoczonych jest no, nikim w tamtym rejonie świata pod względem bezpieczeństwa. Więc mogę zrozumieć to, że Stany Zjednoczone traktują Samsunga jak swojego ziomka, aczkolwiek no jednak jest to jakiś taki punkt newralgiczny w tym całym ekosystemie. Te firmy i to na dniach mają zostać ujawnione pieniądze, jakie dostaną, granty badawcze, nagrody. Cały pakiet dofinansowania to jest 10 miliardów dolarów, więc całkiem gruby pieniądz. Chociaż patrząc na to na przykład, czekajcie, ile to nasze CPK miałoby kosztować złotych, miliardów złotych? 120? No jestem aż ciekawy. Ile miałoby kosztować CPK? Hmm. 200, a, że już pochłonął 200. Ja nie mogę, czy tego nikt nie może po ludzku napisać? W każdym razie wydaje mi się, że jest to nadal mniej niż CPK.
Dobra, nieistotne. No ale wiadomo, że taki CPK to jest dużo, dużo większa, dużo grubsza inwestycja i te de facto rodzi to też swego rodzaju pytanie, że skoro firmy Stany Zjednoczone i tak dalej są w stanie wydawać tyle pieniędzy na firmy takie zewnętrzne, czemu nie stworzą swoich oddziałów, które będą to robić? Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Wiecie dlaczego? Bo można wspierać prywatne firmy, które już mają rozwinięte R&D, mają to na dużo wyższym poziomie niż jeżeli my jako państwo mielibyśmy startować od zera. Dotować te firmy, wspierać je, nawet pompować w nie pieniądze po to, żeby one były na ważnym poziomie i w momencie, kiedy załóżmy byłaby taka potrzeba, nadszedłby jakiś potężny kryzys i trzeba byłoby mieć taką technologię tylko i wyłącznie dla siebie, żeby żadna firma Intel czy jakakolwiek inna nie mogła powiedzieć, że nie, my tego dla Was nie zrobimy. Sorry, ale jeżeli należycie do, jesteście w obrębie jakiegoś państwa, przychodzi państwo, wydawane są jakieś dekrety, ustawy, zawijają Wam to wszystko. Zwłaszcza jak się zaczyna wojna, nie? Jak się zaczyna wojna, jakiś konflikt, od razu jakby nie ma problemu, wydaje mi się, żeby było, żeby zawinąć takie firmy, a przynajmniej w jakimś stopniu upaństwowić. No, wydaje mi się, że też ciężko by było, żeby takie firmy się w jakikolwiek sposób bardzo mocno stawiały. Teraz troszeczkę ten obecny świat, mam wrażenie, że wygląda jak takie korpokratyczne rządy, czyli wiecie, duże, potężne, drogie korporacje to może jeszcze nie, korporacje to by były, jeżeli zamiast państw mielibyśmy korporacja, to jest poniekąd całkiem możliwe, bo wiele firm ma przychody i budżety rzędu niektórych państw całych, więc takich, wiecie, oczywiście dużo mniejszych i afrykańskich, więc to nie jest niemożliwe. Swoją drogą ciekawy jestem, kiedy w końcu jakaś firma wpadnie na pomysł na zasadzie wykupmy sobie całe państewko gdzieś w Afryce czy coś takiego i zmieńmy jego nazwę na, nie wiem, Meta. I zamiast, no nie wiem, tu musiałbym wymyślić jakieś państwo o odpowiednim PKB zbliżonym do takiej mety. Zamiast tego państwa byłaby Meta. No to wtedy byłaby już korpokracja. Co jest i dobre, i niedobre. Niedobre jest pod takim względem, że jest wszystko nastawione na zysk w korporacjach. Nie? To nieraz Wam tłumaczę, znaczy nie ma potrzeby, żeby Wam tego tłumaczyć, bo nie jesteście głupi, ale ja w swoich filmach lubię mówić więcej niż jest, w ogóle w życiu lubię mówić więcej niż jest taka potrzeba. Czasami niektórzy rozmawiają ze mną, mają wrażenie, że ja mam kogoś za głupiego, bo coś tłumaczę. Nie, ja taki mam sposób rozumowania, że wiele procesów, które normalnie u człowieka zachodzą po cichu w głowie, ja to lubię sobie powiedzieć, bo tak po prostu mam. Tak czy inaczej, źle by było, że w takich korporacjach wszystko jest nastawione na zysk, a przynajmniej większość jest nastawiona na zysk, no i też oczywiście na władzę, no ale to tak jak w normalnych krajach też, znaczy w normalnych, w takich innych systemach władzy politycznej też jest wszystko nastawione na władzę i na zysk de facto, więc niewiele się tutaj różni. Każda władza, jaka by nie była, i to jest zgodne z interesami państwa, dąży do umocnienia swojej władzy i zwiększenia zysków dla państwa. Więc to jest de facto to samo, co robi korporacja. Natomiast co jest lepsze w korporacji? Znaczy gorsze jest to, że korporacja ma bardziej bezduszne, a teoretycznie tak z punktu korporacyjnego podejście do tego, żeby faktycznie likwidować niewydajnych pracowników, zastępować ich, prowadzić do jak największej wydajności. W państwie tak nie ma. Państwo, jakie by nie było, jest socjalne. We współczesnym świecie, w Europie mamy potężny socjalizm, potężne wsparcie państwa obywateli. Jakby na to nie mówić, to o czym się mówi, że teraz teoretycznie jakby chce lewica wprowadzać to jeszcze większe wsparcie, ale że na przykład takie socjalistyczne i lewackie jest też 500 czy 800 plus, ale to są rzeczy, które gdzieś są głośne, ale jest cała masa innych systemów takich socjalistycznych wsparcia
ludzi, czego w takiej korporacji, jeżeli ona by zaistniała jako taki system rządów państwa, by nie było, a przynajmniej w teorii, bo obecnie korporacje starają się być w jakiś sposób takie politycznie poprawne, natomiast w momencie, kiedy przychodzi kryzys finansowy, to bezdusznie obcinają etaty i tak dalej, byleby postawić na ten zysk. Niestety państwo do wielu rzeczy dopłaca tylko po to, żeby ludzie nie strajkowali, pomimo tego, iż takich zysków nie ma. No ale to już jest rozkmina ciekawa, może na jakiegoś live'a swoją drogą za niedługo, może będę miał nową kamerkę. Mam też ciekawą rzecz, zapomniałem ją swoją drogą włączyć. No, wylogowało mi. Przekichane, wylogowało mi lampę. Mistrzostwo świata. Please connect the device. O, jest, połączyło się. Mogę włączyć? Connection lost. No więc zacznę live czy coś takiego robić. Kurczę, powiem wam szczerze, że ten dzisiejszy tech news to jakiś taki turbo chaotyczny, nie? Tutaj coś o kasie dla Intela. Swoją drogą Intel też jeszcze pokażę na Computexie. Nowe procesory, pojawi się Pat Gelsinger, będzie pokazywał nowe procesory. No, tak właśnie będzie to robił. Dobra, chaotyczny ten dzisiejszy film, ale mam nadzieję, że mikrofon działa. Chciałem wam życzyć oczywiście miłego weekendu, więc dlatego też nagrywam ten film. No i co? Widzimy się jutro, bo w ogóle finalizuję dla was dwie recenzje. Jedna już jest gotowa od kilku dni, czeka tylko na publikację. Następne, kolejne wjeżdżają. Mam nadzieję, że w ten weekend wjadą dwie. Nawet na kanał gamingowy przygotowałem unboxing, ciekawy, więc dzieje się, ale idę już spać, bo jestem taki zmęczony, że masakra. Dobra, dzięki wielkie, widzimy się jutro. Miłego jeszcze raz dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia jutro. Na razie, cześć.